Cześć wszystkim, moi drodzy. Witajcie, drodzy obywatele, drodzy widzowie. Ja jestem Moskit, a dzisiaj w końcu, w sumie już tydzień dobry po premierze, mogę wam zdemonstrować SimCity. Nie Lag City, nie coś tam City. Ani Lag City, ani nic z tym nic ten deseń. SimCity. Jak sami zapewne wiecie, były niezłe jaja z serwerami, a przynajmniej w ogóle z możliwością włączenia SimCity w okolicach premiery. To była straszna masakra. Naprawdę straszna. Na początku było tych serwerów tyle, co kot napłakał, jednak na chwilę aktualną, jak sami widzicie, jest ich trochę. Co ciekawe, jest nawet serwer na Antarktyce. I chyba spróbuję go odpalić. To mogą być niezłe jaja, podejrzewam. Ponieważ nie chcę wam pokazywać żadnego miasta, którego już mam, ponieważ no to nie ma większego sensu, jeżeli to jest pierwszy materiał na tubie, który wyląduje. Ja to oczywiście teraz streamuję. Jest nam nasz, jak zawsze, niezastąpiony i ukochany czat, którego serdecznie w tym miejscu pozdrawiam. A my, no cóż, wybierzemy Antarktydę. Antarktydę. Nieważne, gra jest gotowa do gry. Czyli tekst po prostu mega kultowy już w tym momencie, bo masło maślane jest gotowe do masowania. Play. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zaraz powinna się odpalić gra. I właśnie to się w tym momencie dzieje. No jak sami, czyli jak sami widzicie, gra ogólnie jest w tym momencie już w miarę grywalna. Gra jest gotowa do gry, w sensie dosłownym i przenośnym. To było teraz intro, które pominąłem. Wszyscy je pewno znają i dobrze widzieli. I tak, podstawowy problem, gdy wchodzimy do nowego serwera, na nowy serwer, musimy odbyć scenariusz wprowadzeniowy. Może będę mógł go usunąć. Zaraz. Czy mogę gdzieś go wyrzucić? Czy też muszę niestety go... Czy muszę do niego wejść i muszę z niego wyjść? Podejrzewam, że tak niestety będę musiał zrobić. Więc jest niezły syf. No trudno. No i co wam mogę powiedzieć o SimCity? No, jeżeli ktoś ogląda moje live'y, a mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli nie, no to zachęcam was, abyście częściej wchodzili i śledzili kanał MoskitGP na Twitchu. Bo tam ostatnio ogólnie dzieją się najciekawsze rzeczy związane ze mną. A samo SimCity. Kiedy wreszcie ta gra zaczęła działać, bo jak mówiłem, z serwerami były niezłe jaja, nic praktycznie nie działo, wszystko leżało i jej położyło kompletnie... położyło po prostu kompletnie sprawę. No to nie było ciekawe. Taki hejt po prostu płynął na SimCity, że to się w pale nie mieści. Sam zresztą przyczyniłem się trochę do tego hejtu, ale nie z własnej winy, tak? Chciałem zagrać, a nie mogłem. No i co tu zrobić, no? Co tu zrobić? Zapraszałem je do jakiegoś dziwnego serwera. Jakiś dziwny region. A co to jest region, to wam zaraz wytłumaczę. Widzę, że to są też już moi znajomi na Antarktydzie. Ej, tak. Włączamy SimCity. To nam się powinno mniej więcej pokazać. Najważniejsze są tutaj... kilka ikonek jest takich ważnych dosyć. Jest ważny dziennik miasta, ale go akurat pominiemy, bo tam nic się tu nie dzieje, jak sami widzicie. Mamy chociażby zaproszenia do gry, bo to jest bardzo ważne, bo gra jest teraz podzielona na regiony, jak mniej więcej w czwórce. Jednak te regiony mogą zasiedlać inni gracze. Mamy też oczywiście graczy, czyli naszych znajomych w grze. Opcje. Nasz profil. Świat SimCity, czyli nic ciekawego warty. Nic ciekawego wartego uwagi. No i opcja graj. Okej, włącza nam to się magiczne menu, w którym mamy teraz pierdyliard regionów, które zostały stworzone przez innych graczy. I możemy to... praktycznie do dowolnego z nich dołączyć, ale raczej tego nie zalecam, z tego względu, że możemy utworzyć własny region, gdzie sami założymy sobie miasto i zaprosimy naszych znajomych, żeby z nami grali, bądź też nieznajomych, też jest to możliwe, ale raczej zazwyczaj dołączają do was właśnie znajomi, jeżeli mają SimCity. Łyk herbatki, żebym mógł coś mówić jeszcze. Pojawiła się Pamelcia na czacie, więc siema Pamelciu. I cóż, w grze mamy kilka regionów. Chyba 8 z tego, co ja widzę. Są regiony małe, które na przykład mieszczą 3 miasta i zaledwie jedno wielkie dzieło. Przynajmniej jedno to wielkie dzieło możemy stworzyć na tym regionie, na tej mapie. Są też większe, średnie i takie spore. My bierzemy sobie chyba najbardziej popularną, albo jedną z popularniejszych map, czyli George, czy Titan Gorge, czy jak zwał, tak zwał. Mieści on aż 16 miast i 5 wielkich dzieł, czyli całkiem sporo.
No i teraz tak, najtrudniejsza część całej gry, czyli nazwanie regionu, a tuż potem znajduje się nazwanie miasta, żeby było fajne, kreatywne i miłe dla oka i ucha. Pro English, tak, wiem, że Pro English, wiem, jestem tego świadom. Jest teraz 300 widzów na streamie, więc wszystkich witam bardzo serdecznie. Twardy 303. Ach. Los Mosquitos, o, bardzo ładny. Los Mosquitos, bardzo ładna nazwa dla regionu. I żeby nie było lipy, że mógł wam zademonstrować przynajmniej początek gry w pełnym jej zakresie, no to uruchomimy grę jako region publiczny. Z tego względu, że wtedy będzie mogła do nas praktycznie każda osoba dołączyć, która jest na tym serwerze i ma nas znajomych, bądź po prostu znajdzie nasz region. Jest też tryb piaskownicy, który umożliwia mniej więcej jak w Minecrafcie tryb kreatywny, tworzenie wszystkiego, co się chce bez względu na pieniądze i surowce, ale nim się nie zajmujemy. To jest cheatowanie i to jest tylko dla tworzenia sobie po prostu miasta. Więc tak, region publiczny już jest i my teraz musimy wybrać sobie jeden z tych terenów, w którym się zasiedlimy. A jest to dosyć ważne, bo po pierwsze, regiony mają dostęp do różnych surowców i różnych środków transportu. Niektóre mają mniej jakiegoś surowca, inne w ogóle nie mają, inne są zrównoważone, inne mniej, inne bardziej. Trzeba na to brać bardzo poprawkę. No i dodatkowo też mają różne ukształtowania terenu, co też ma nie bardzo, bardzo znaczący wpływ na to, jak się rozbudowujemy. Ja sobie znajdę w miarę zrównoważony rejon, gdzie wszystkiego będzie choć trochę po trochu. Ta masło maślane jak zawsze. O, ten mi się podoba, ma trochę wody, więc jest dobrze. Ma rudy, ma węgla. Nie ma co prawda ropy naftowej, ale ropa to nie jest jakiś strasznie wielki problem. Zresztą nasze miasta możemy w różnym kierunku specjalizować tak naprawdę. I to tylko zależy od nas i także oczywiście od zasobów naturalnych, bo oczywiście nie stworzymy gospodarki opartej na rudzie żelaza, gdy tej rudy żelaza po prostu w swoim mieście nie mamy. No i tak wygląda praktycznie 90% gry, gdy już rozpoczniecie zabawę z SimCity. Pozostała część to są różne takie ekraniki, statystyki, mapa regionu, odwiedzanie miast regionów przyjaciół itp. itd. Ale jako tako to jest właśnie wasz teren zabawy. Oczywiście tu już prawdopodobnie powinno wam się rzucić to, że niestety ten rejon jest delikatnie rzecz mówiąc, ten teren, w którym możemy budować pojedyncze miasto, jest delikatnie rzecz mówiąc dość niewielki. Co jest i fajne, i niefajne, ale tym się zajmiemy, czy jest fajne, czy niefajne, później. Najpierw wyznaczmy podstawowe strefy, podstawowe budynki i tym podobne rzeczy. I co tam się znowu dzieje na czacie? Moderatorzy kłócą się, który z nich jest chyba fajniejszy. Laczek zachęca ludzi głosujących pierogami z serem. Laczek, jak zrobisz pierogi z serem i naprawdę obiecasz, że nimi poczęstujesz, nawet ja ciebie wesprę. City of Mosquit. Ładna nazwa. Możemy też oczywiście nazywać własne miasta. City of Mosquit. O, bardzo ładnie. Miasto nazwane City of Mosquit jest pięknie. Dobrze. Wróćmy teraz do projektowania. No tu warto byłoby to zrobić z głową. Nie ma co tamto. Z głową naprawdę opłaca się projektować miasta. Ja tej głowy specjalnie nie mam, więc nie spodziewajcie się tutaj ode mnie z mojej strony cudów. Mogę zrobić to w sumie dwojako, albo zrobić coś głupiego, co nie będzie miało najmniejszego prawa bytu, albo mogę zrobić coś brzydkiego, ale co będzie być może funkcjonowało. I to jest teraz problem, co tutaj wybrać i co zrobić. Bo to nigdy się nikomu nie dogodzi. Aha, i zrobiłem podstawowy błąd. Nie sprawdziłem map surowców, gdzie mamy surowce. Tu mamy węgiel, bądź tak zwany węgiel. Tu mamy rudę żelaza. Okej. Okay. O, ropy naftowej nie mamy. Jeszcze sprawdźmy, jak stoimy z wodą. No, wody mamy dość mało, ale powinno spokojnie nam wystarczyć do wysysania tej wody z podziemi, wysyłania do mieszkańców. I od razu też widzimy fajną, nową rzecz, która jest, znaczy nową, na pewno nie nową, ale na pewno fajnie zrobioną rzecz w tym SimCity. Czyli
różne nakładki, różne filtry, różne informacje, które pojawiają nam się w formie graficznej. Jest ich cała masa, tych wszystkich mapek jest cała masa i one są niesamowicie użyteczne. Na przykład tutaj mamy pokazane, jak sobie widzieliście, mapę wód gruntowych czy mapę surowców. Mamy też na przykład mapę, jak w którą stronę wieje wiatr. Proszę was bardzo. Wiatr wieje w stronę... Chwila. W lewo mamy północ, czyli on wieje w stronę wschodu. W stronę wschodnim wieje ten wiatr, więc... musimy uważać, jak stawiamy budynki chociażby przemysłowe i zanieczyszczające powietrze, żeby nie wiało na nasze osiedla. Z kolei na przykład mamy też zanieczyszczenie ziemi, zanieczyszczenie powietrza, itp. itd. transportu, gęstości zaludnienia, wartości terenu, no cała masa przydatnych naprawdę informacji, z których naprawdę opłaca się czerpać, bo znajduje tu się naprawdę masa rzeczy, bez których w sumie ciężko sobie poradzić. Okej, tak wydaje mi się, że chyba postawimy na taką koncepcję, że to nie ma być piękne, ale ma działać. I to by mi się w sumie wydawało najsensowniejszym wyborem. Tylko doprowadzę do końca ulicę, żeby mieć pogląd potem, jak to będzie wyglądało. Proszę, ładna literka T. Żyć, nie umierać. Moskit zaraz będzie miał pełno zanieczyszczeń. Nieprawda, to są tylko pomówienia. I właśnie pyknęło nam 400 widzów na streamie. Oh yeah! Super. Okej, okay. Naszą budowę w sumie rozpoczynamy od dość prozaicznej rzeczy, czyli drogi. Tu postawiliśmy aleję, czy taką szeroką ulicę, która jest droga i bardzo pewna względem samochodów, ale mówię, nieopłacalna względu ekonomicznego, by zbyt dużo takich dróg stawiać. Do budynków bardziej się nadają ulice. Z tego względu, że możemy postawić najpierw na przykład niskiej gęstości ulice, które są tanie, aczkolwiek nie obsługują zbyt rozbudowanych form budynków, ale na początku są w sam raz, ponieważ możemy dzięki nim wyznaczyć sporo stref i nie tracimy po prostu niepotrzebnie pieniędzy, które potem możemy o wiele lepiej spożytkować na samym początku zabawy. Tutaj widzicie takie linie. Te linie, moi drodzy, nie są tu postawione, prawdę powiedziawszy, nie są tu postawione od tak, bez jakiegoś większego ładu i składu. Nie. One mają sens, ponieważ... Taki pojedynczy kwadracik, wam zaraz pokażę, o. Taki pojedynczy kwadracik oznacza, że może pomieścić jeden budynek najwyższego rozwoju, najwyższej gęstości, czyli na przykład właśnie po prostu wieżowiec. Jeden wieżowiec się na takim kwadracie zmieści, ewentualnie kilka mniejszych domostw. Więc trzeba brać zdecydowanie na to poprawkę i nie można o tym jakoś specjalnie zapomnieć, bo inaczej potrafi być niezła lipa, więc trzeba się po prostu ustrzegać. Okej, okay, postawmy kilka ulic, postawimy kilka stref i będzie dobrze. Postawię tutaj na Beskidu kilka ulic. To nie będzie zły pomysł, podejrzewam. Zrobię coś takiego. W sumie nie tak to chciałem zrobić, ale... O! Bardzo ładnie, to będzie potem tak. Tak szło. I tak. No wyszło całkiem okej, wydaje mi się. Postawmy teraz budynki mieszkalne. Czy w sumie to my tak naprawdę nie stawiamy tych budynków, tylko wyznaczamy strefy, w którym nasi mieszkańcy, nasi obywatele naszego miasta będą się po prostu rozbudowywać, bo my jako tako bezpośrednio wpływ na nich, na ich życie, to co dokładnie robią, to nie mamy jako tako. Więc tak, zrobimy, może inaczej, najpierw tak, czyli zrobimy takie coś awangardowego. O, a w pozostałych strefach zrobimy zielono. Czyli tak, niebieskie strefy to są strefy komercyjne, czyli strefy, w których są na przykład sklepy i Steamowe chodzą na zakupy i się ogólnie rozerwać. Zielone strefy to są strefy mieszkalne, gdzie Steamowe, nasi Steamowie, nasi obywatele, nasi mieszkańcy mieszkają. Jeszcze strefa przemysłowa, którą zaraz postawimy, która jest także bardzo przydatna, ponieważ dzięki nim nasi Steamowie chodzą do roboty, oprócz oczywiście do sklepów, chodzą też do roboty do fabryk, gdzie zarabiają dla nas twardą mamonę. Abeus, Papa, Moskit. Oh my god. Trole moje kochane. Gdzie my wyznaczymy... gdzie możemy wyznaczyć fabryki? Na przykład tutaj. Nie można nałożyć, bo się nakłada na drogę. Ciekawa sprawa. O, teraz możemy postawić. Tylko coś dziwnego się stało. Tu nie można nałożyć. Coś się psuje ewidentnie. Więc nałożymy trochę bardziej w ten sposób. Nie od razu ładnie wzdłuż linijki.
aczkolwiek wzdłuż mniej więcej linijki. To się potem samo zaktualizuje, prawdę powiedziawszy. Mamy też różne typy budowania dróg, bądź różne typy sposobu wyznaczania dróg. Mamy linię prostą, czyli to, co tutaj widzicie. Mamy prostokąty, czy jak to woli, kwadraty. Co tam jeszcze mamy? Mamy na przykład zakrzywione drogi, czyli po prostu zakręty. Możemy tworzyć w jedną bądź w drugą stronę. Możemy włączyć taki tryb dowolny, czyli po prostu tam, gdzie przyciągniemy myszkę, tam będzie tworzyła się droga. O, proszę. Więcej tak. No i mamy jeszcze tryb tworzenia drogi kolistej, czyli tak zwanego mniej więcej można, tak zwane rondo można stworzyć, które jest przydatne, ale ciężko jest dość ładnie zaprojektować. Ok, stwórzmy sobie jedną strefę przemysłową, bo na razie więcej nam zdecydowanie nie będzie potrzeba. Ok, no i tu się fabryki zaraz same osiedlą. Wyznaczanie takich stref nic nas kompletnie nie kosztuje, więc możemy ich stawiać do woli, ale choć też to trzeba robić troszeczkę z głową. No i w tym momencie funkcjonuje nam już nasze takie podstawowe miasteczko, które jeszcze jak najbardziej się rozwija, jeszcze mieszkańcy się wprowadzają, coś tu się jeszcze fajnego dzieje. Jednakże nasi mieszkańcy już domagają się podstawowych usług, które możemy im zapewnić, czyli elektryczności, która zostanie zapewniona przez elektrownię wiatrową, czyli czyste źródło energii, oraz potrzebują odprowadzać, a nie, przepraszam, jeszcze nie potrzebują odprowadzać ścieków, czyli tak zwanych kup, ale potrzebują mieć dostęp do świeżej wody, którą im zapewnimy dzięki właśnie wieży ciśnień. Dobra, dalej domagają się, już nie nagle, ale będą tak czy siak się domagać odprowadzania kup, czyli ścieków, którymi także będziemy musieli się zająć. Od razu zresztą się tym zajmiemy, żeby potem nie trzeba było wysłuchiwać narzekań naszych simów. Rok przesłał SimCity, Moskit robi live i kogo tu oglądać? No, Roka możesz potem obejrzeć, nie? Teraz byś miał potem sobie obejrzeć, albo teraz na żywo. Haha. Tu już nawet widać, jak się ładnie robi korek. O, teraz jedna z fajniejszych funkcji, które zapewniają nam właśnie te mapki i różne filtry. Możemy sprawdzić, jak kupa, dosłownie kupa, no dobra, ścieki. Jak ścieki płyną z naszych domostw i innych przybytków wprost do naszej oczyszczalni, od rury odpływowej tak naprawdę ścieków. Oczyszczalnie tworzymy później i te ścieki są naprawdę oczyszczane, a nie po prostu zlewane w całość, jak w szambie mniej więcej. Bardzo ładnie to wyglądało, gdy stworzyłem miasto Ślimak, czyli miasto z jedną drogą, która się ciągle kręciła i robiła się, teren miejski robił się coraz większy i ta kupa płynęła. I no cóż, ruch okrężny kupy rządzi się własnymi prawami. Moskit lubi patrzeć na płynące kupy. Nie simy, tylko mieszczanie po polskiemu. Tak, mieszczanie, to są nasi mieszczanie. I teraz co dalej możemy stworzyć? O! Nasi mieszczanie już na tyle się rozwinęli, że pozwalają nam zbudować ratusz dla siebie. Ratusz to jest bardzo fajny przybytek. A dlaczego, to wam zaraz, mam nadzieję, że wytłumaczę. Ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze, generuje szczęście u mieszkańców. Tutaj już możemy stworzyć, to już zrobiliśmy. Generuje szczęście mieszkańców i podnosi wartość okolicznych terenów. Tu macie pokazaną wartość terenu. Tu macie praktycznie wartość zerową, czyli nie ma żadnego wpływu na domostwa ani nic. Tu macie taką wartość między niską a średnią, czyli coś pośredniego. Ponieważ nasze domki mają trzy wartości, domki, sklepy, a także fabryki pośrednio. Mają trzy wartości gruntów, czyli mają takie jakby trzy rodzaje zamożności. Biedny, średni i zamożny. No i to możemy po prostu zmieniać poprzez wartość terenu, poprzez stworzenie parków i innych przybytków publicznych, które zapewniają szczęście naszym simom. Ach, czuję się, jakbym tłumaczył po prostu wszystko od nowa. Nie ogarniam tym ludziom, ale podejrzewam, że chyba tak to powinienem robić, żebyście wiedzieli, jak ta gra działa, na jakiej zasadzie mniej więcej powinno się w nią grać. Ja oczywiście nie jestem mistrzem, brońcie Panie Boże, ale pi razy drzwi rozumiem podstawy tej gry.
Przynajmniej taką mam nadzieję. Moskit mogę się wprowadzać. A wprowadzajcie się, no problem. Sprawdźmy, czy ktoś się do nas wprowadzi. No już kilka osób jest. Jest Sad Creeper to był? Nie, Chevalier. Jest z nami Teresak. Ktoś jeszcze? Jest z nami też... O właśnie, Sad Creeper jest, czyli stały gość w moich regionach. Jest też RCD. Okej, miło, nie jestem sam, więc jest całkiem miło. No dobrze, mamy małe, powiedzmy, że w miarę sprawnie funkcjonujące miasteczko, ponieważ mamy prąd, wodę, odpływ ścieków, mamy przemysł, mamy sklepy, mamy mieszkania, mamy nawet ratusz. O którym jeszcze miałem powiedzieć jedną rzecz, czyli poza wartością terenu możemy też dostawiać budynki. To jest nowość w serii, ponieważ budynki możemy rozbudowywać o nowe części. W wypadku ratusza są to po prostu nowe wydziały, jak na przykład Wydział Oświaty, który zapewnia nam dostęp do szkoły średniej lub uniwersytetu, bądź kompletnie inne wydziały, jak na przykład Wydział Transportu, który zapewnia nam dostęp do bardziej zaawansowanych środków transportu. Ale teraz akurat tego nie możemy postawić, bo musimy się bardziej rozwinąć, czyli musimy mieć po prostu więcej mieszkańców. Tak, i co ja chciałem powiedzieć? Że mamy funkcjonujące miasteczko, tak, i na przykład, no teraz troszeczkę na za wcześnie na to jest, ale moglibyśmy wybrać specjalizację do miasta, dla naszego miasteczka, czyli na przykład możemy zająć się kopalnictwem, czyli postawić możemy na przykład kopalnię, możemy zająć się wierceniem, czyli po prostu postawimy szyb ropy naftowej, możemy zająć się handlem, dzięki czemu na przykład nasze fabryki, czy nasza strefa przemysłowa będzie miała gdzie sprzedawać swoje rzeczy, a my będziemy mogli przy okazji też sprzedawać rzeczy, które wydobyliśmy, czyli rudę żelaza, węgiel, ropę naftową, bądź inne dobra, które wytworzymy, bo to jest coś na wzór, w cudzysłowie, craftingu, czy możemy tworzyć na przykład procesory, bądź inne rzeczy z dostępnych surowców. Mamy także tworzenie elektroniki, na przykład fabryka procesorów właśnie, fabryka elektroniki użytkowej, mamy... Możemy specjalizować się w kulturze, czyli tak naprawdę w turystach, że my zbudujemy na przykład Big Bena, oni będą przybywać do nas i zostawiać hajs w naszych sklepikach i naszych atrakcjach turystycznych, bądź możemy zainwestować w hazard, który jest dość tani w postawieniu, dochodowy, tylko wymaga dużej uwagi, ponieważ potrzebujemy jednostki policji dość żwawo reagującej, bo inaczej będzie lipa, będzie nam się tworzyła przestępczość i nie będzie fajnie i wszyscy będą od nas uciekać tak naprawdę. Tak. Będziesz mógł sprzedawać gówno. No zobaczymy. Jezu, co za brzydkie słownictwo na czacie, no ale cóż. Sprawdźmy, co tam u naszych simów. Możemy nasze simy podglądać sobie. No nie sprawdzimy, co się dzieje na przykład w łazience, w oknie naszej na przykład sąsiadki, a możemy na przykład kliknąć na dowolny domek, na dowolny budynek i sprawdzić, co na przykład uszczęśliwia tego sima, uszczęśliwia tego mieszczanina, tę rodzinę. Na przykład mają świetne miejsce do robienia zakupów i uwielbiają nowe budynki w mieście. Super, super, super. Tylko co dalej? No cóż, sami widzicie, że wartość gruntu jest niska, co nie jest akurat problemem, o czym powiem wam, mam nadzieję, później. Problemem, albo raczej coś, do czego będziemy dążyć, to jest gęstość, bo chcemy, żeby gęstość była jak największa, bo im większa gęstość, tym więcej mieszkańców mieści się na określonej, ograniczonej ilości miejsca. Bo jak mówiłem, miejsca jest bardzo małe, jak sami widzicie, więc musimy starać się, żeby nasi mieszkańcy byli jak najgęściej ściśnięci. Moski znaje moją dobroć, wysyłam ci moje kupy. Dzięki, Chevalier, po prostu dzięki. Gęstość kału. Tak. No i cóż, sprawdźmy. Budynki. Co my tu dalej mamy? Mamy na przykład utylizację śmieci, czyli wysypisko śmieci możemy postawić. Możemy jednostkę straży pożarnej postawić. Możemy zainwestować oczywiście w zdrowie, w policję, w szkolnictwo, w transport, bądź w parki. Ale jest to rzecz, którą warto się zainteresować, ale o tym za chwilę, ponieważ chciałbym pokazać demografię naszego miasta, ekran populacji, ekran demografii, ponieważ jest to bardzo ważny ekran. To w sumie tak naprawdę w tym ekranie zbyt wiele się nie dzieje, ale o wiele ważniejsze informacje są tutaj. Mamy tutaj pokazane, ile mamy mieszkańców, mniej więcej ile mamy rodzin, ile mamy mieszkańców, ile z nich pracuje, ile dojeżdża gdzieś tam do innych miast pracować, ile jest bezrobotnych, ile dojeżdża do nas, ile jest stanowisk pracy dla danej grupy społecznej, dla danej zamożności i ile jest wakatów, czyli ile jest wolnych miejsc pracy. A jest ich całkiem, jak sami widzicie, sporo. Musimy postawić więcej
więcej budynków mieszkalnych, zdecydowanie. To jest w tym momencie tak naprawdę podstawa i to właśnie zrobimy, prawdę powiedziawszy. Dobrze, widzę, troszeczkę zmienić plan rozbudowy, ale to jeszcze wszystko spokojnie, wszystko w swoim czasie. Jak sami panowie widzieliście, potrzebowaliśmy sporo ludzi. Bezrobotnych zero to nie Polska, tak. Potrzebujemy sporo ludzi średnio zamożnych, więc możemy ich stworzyć, powiedzmy, że dwojako. Możemy ich stworzyć poprzez po prostu budowanie budynków użytecznościowych, jak właśnie policja, klinika, ratusz, bądź straż pożarna. Ludzie lubią tego typu budynki i to zwiększa wartość terenu. Bądź możemy zainteresować się parkami. Parki, jak sami widzicie, też mają różne stopnie zamożności. Nas teraz najbardziej interesuje średnia zamożność, choć też wysoka zamożność też by się przydała. Przynajmniej co najmniej takich kilka domków by się przydało. Zdałoby gdzieś to postawić, tylko teraz pytanie, gdzie? Tutaj? Chyba ta, to chyba nie jest zły pomysł. Tak na razie rozrasta się strefa średnio zamożna, to jest średnio kolor zarezerwowany dla średnio zamożnych. Postawimy sobie gdzieś dalej, o, tych właśnie, bardzo ładnie. I jeszcze postawimy sobie gdzieś tutaj jeden taki parczek. O, widzę, że jednak jeszcze troszeczkę za mało, bo jeszcze nie jest taki ciemniejszy kolor, który sugeruje, że właśnie mamy do czynienia z zamożnymi ludźmi. A właśnie byśmy chcieli mieć do czynienia, o! I tu są zamożni ludzie, tylko niestety zrobiłem źle z tego względu, że zrobiłem to w miejscu, gdzie są same strefy, tutaj strefa komercyjna, a to nam specjalnie nie pasuje. Możemy nawet rozbudować sobie taki parczek i jak sami zaraz sprawdzicie i zobaczycie, to powinno dać efekt. O, i dało dokładnie efekt, czyli rozbudowuje nam się tutaj ludzie bogaci, domki bogate tutaj się rozbudowują. Wokół rozbudowuje się średnio zamożne społeczeństwo, a dalej już ci niezamożni Simowie. Tak, Moskit czyta. Moskit poradnik. Nie robi poradnik, tylko staram się wytłumaczyć ludziom, co tak naprawdę w tej grze się dzieje, a to trochę wymaga czasu. A człowiek powoli zaczynam przeczuwać, że czas nam się kończy i trzeba będzie zainteresować się innymi rzeczami. Zdecydowanie. Jeszcze postawimy kilka budynków, które nie generują żadnej wartości terenu, ale generują szczęście u naszych mieszkańców. Czyli tak naprawdę są to te właśnie parki, skwery i tym podobne rzeczy, które są w zakładce podstawowe. Warto także nimi się zajmować, bo Simowie bardzo to lubią. Dzięki temu szybciej też się rozwijają do wyższych poziomów gęstości. Więc tym naprawdę też warto zdecydowanie się zająć. To tylko zajmę jedną taką ulicę, żebym wiedział, jak to postawić ładnie. O, no i dobra, więcej w tym momencie naprawdę nie potrzebujemy. Wszyscy mają dzika zakupy robić, jest ogólnie git majonez. Nie ma co tak naprawdę narzekać. Zainwestuj w kopalnię żelaza, bo nie widziałem, jak wygląda. No, kopalnia żelaza jest i w sumie nas na nią stać. Jak najbardziej nas na nią stać. Tylko teraz tak, żeby kopalnię, to musimy wejść w specjalizację. Kopalnictwo, odpalić mapkę z żelazem i proszę, nawet mamy w pobliżu żelazo. Dobra, jeszcze jednak zanim to zrobimy, potrzebujemy zrobić jeszcze ulicę tutaj w okolicy i ponownie specjalizacja, kopalnictwo i niestety potrzebujemy więcej budynków przemysłowych, bo jest taki limit, że potrzebujemy wody, prądu, węgla, na przykład w przypadku kopalni węgla bądź rudy, no i określonej ilości budynków przemysłowych. Musimy takowy budynek dostawić, no bo zostawimy dosłownie kilka fabryk i będzie dobrze, szczerze powiedziawszy. Okej. Okay. Zainwestuj w parki. No zainwestowałem przecież w parki, już nie trzeba więcej tych parków w tym momencie tak naprawdę, kompletnie. To byłby według mnie bardzo zły pomysł. Dalsze inwestowanie w parki, podejrzewam. Dobra, miałem zainwestować w tą kopalnię. Kopalnia rudy. Tutaj chyba postawimy, bo tutaj, jak sami widzicie, jest mało tej rudy. Znajdźmy jakieś optymalne w tym momencie miejsce. 353, 339. Nie, najlepsze miejsce jest na lewo. Pyk. No i voila! Mamy naszą pierwszą kopalnię w mieście. Uhu! Bosko.
Bosko, bosko, bosko. I teraz co dalej możemy tak naprawdę zrobić? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, co dalej? No tak, mamy kopalnię rudy, która jest na razie zamknięta i zatrudnia ludzi, ale zaraz ruszy pełną parą prawdopodobnie. I jakby to powiedzieć, kopalnia rudy wydobywa urobek, wydobywa tą rudę żelaza, ale tą rudę trzeba potem jeszcze sprzedać. Ja wiem, zaraz powiem o składzie, właśnie do tego dochodzę. Dochodzę do tematu składu. Tak, kopalnia rudy wydobywa rudę, bądź jakakolwiek kopalnia, bądź szyb wydobywa swój tam surowiec. Trzeba go jeszcze potem sprzedać, a żeby go sprzedać, potrzebujemy składu. Skład kosztuje 10 tysięcy simoleonów, czyli 10 tysięcy tak zwanych baksów. Nie mamy teraz pieniędzy, więc możemy wziąć pożyczkę, bądź mniej więcej wypuścić obligacje. Obligacje, pożyczka, to nie jest to samo, ale w tej grze jest to potraktowane na identycznych zasadach. Więc wypuszczamy obligacje. Puszczamy obligacje, które są warte 25 tysięcy pieniążków. Będziemy płacić 173 pieniążki na godzinę i łączny koszt tak naprawdę tej całej pożyczki i wypuszczenia tych obligacji to jest 27 880. Akceptujemy. Stawiamy skład. Jakoś... Żeby tylko to miało ręce i nogi, to tutaj poprowadzę jeszcze ulicę. Chciałem potem jeszcze tutaj móc coś gdzieś stawiać i ogólnie robić. Okej. Skład. Warto patrzeć na składy, jakie stawiamy, bo jak sami widzicie, mam tu taką teraz taki czerwony kwadracik i to oznacza, że w tym miejscu nie mamy możliwość, ale nie będziemy mogli przez coś, co nam przeszkadza, stawiać ulepszeń. Więc warto w przypadku składu starać się, żeby te ulepszenia dały radę się w ten sposób położyć, bo wtedy oszczędzamy miejsce. Ok, mamy skład, tylko w tym składzie jest taki mały problem, a mianowicie taki, że mamy tylko postawiony w nim magazyn towarowy. Magazyn towarowy jest przeznaczony dla przemysłu. Oni z tego magazynu towarowego korzystają i w ten sposób opychają swoje wytworzone dobra. My potrzebujemy składu rudy. Jeden skład, drugi skład i trzeci skład. I to wszystko jest w miarę zwarte i nie zajmuje nam zbyt wiele miejsca. Oczywiście trzy składy to trochę przesadziłem, ale po prostu chciałem wam pokazać, na jakiej zasadzie to działa. Na podobnej zasadzie możemy rozbudować kopalnię węgla. Proszę bardzo, możemy tutaj rozbudować, bądź, no, tylko w tych dwóch kierunkach widzę, możemy rozbudować. Jak chciałbym to rozbudować, tak, a następnie pójdziemy w tę stronę. Okej, i jest git. I to wszystko ładnie, bangla, będzie działać. Możemy jeszcze dodać na przykład garaże ciężarówek, żeby ten towar, tą rudę, ten dany urobek, który wydobędziemy, przenieść do właśnie magazynu. A z kolei magazyn, czyli nasz skład, będzie go potem przywoził tam na rynek globalny, gdzie on będzie sprzedawany. Ale w tym momencie jeszcze nie potrzebujemy dodatkowych ciężarówek. Kiedy Next Films Factorio? Nie wiem. Pomyślimy jeszcze. No i mamy naszą małą, funkcjonującą osadę, małe miasteczko, które ma dodatkowo wydobycie w postaci rudy żelaza, więc jesteśmy w miarę finansowo w tym momencie ustawieni. Warto jeszcze pamiętać o tym, że zarobki, które są generowane przez kopalnię rudy, która tam wydobywa ten urobek, przewozi go do składu, a skład sprzedaje to gdzieś tam na rynek lokalny, nie są uwzględnione w tym okienku, nie są uwzględnione w budżecie. One są uwzględnione w transakcjach i one tu się pojawiają, ale nie pojawiają nam się w zarobku godzinowym, bo tak naprawdę nie zarabiamy x tam simoleonów na godzinę, tylko tam ileś tam co ileś minut, więc nie ma takiego harmonogramu zarobku, jeżeli tak to można oczywiście nazwać. Kiedy wojenne projekty Kerbali? Wkrótce. No i dobra, no tak wygląda mniej więcej City of Mosquit. Trzeba tą nazwę zmienić. Powiedzmy, że postaram się zrobić może z tego jakąś serię materiałów na YouTube'a, ekskluzywną, że tak to ujmę, będziemy się tutaj rozwijać. To w sumie nie byłby zły pomysł. To był nawet genialny pomysł, więc ten region, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak tam dla was, bo mi to jest w sumie obojętne, co wy tam robicie, dla mnie on będzie skierowany tylko na YouTube'a i będziemy jeszcze jego temat kontynuować. Chciałbym to może w końcu jakoś ładnie rozwinąć. Bo jak na razie całkiem nie... A właśnie, całkiem nieźle się rozwija, ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem na sam koniec.
żeby sprzedawać wydobyty surowiec naturalny, musimy jeszcze wejść do składu, wziąć, wybrać zarządzanie dostawami i wziąć eksportuj, bo inaczej niestety tego nie sprzedamy. O, piknie. Tak więc ludziom na YouTubie dziękuję serdecznie za obecność tutaj. Jeszcze temat SimCity będziemy kontynuować. Tylko w tym wypadku mam nadzieję, że naprawdę będziemy kontynuować, bo u mnie to różnie bywa, ale jako, że to jest gra teraz na topie, więc prawdopodobnie będziemy kontynuować. Ludziom na Twitchu proponuję, żeby nie odchodzili od radioodbiorników zbyt daleko, bo na razie nie kończymy. A tymczasem YouTubie trzymaj się, do następnego zagrania, do następnego zobaczenia. Pa, pa!